Już ciąć się nie powinno. Interesują tylko kryształki, przecież wiesz. Dobra. Raptory są bardzo niebezpieczne. Już ciąć się nie powinno, dobra. Starodawnego środka transportu na kołach. Większość samochodów wymagała budowy dróg. To nieopłacalne. Wow. I przestarzałe. Oblatywacze albów są teraz o 273,5% bardziej wydajne. Rzecz polega na tym, że bardzo mocno eksperymentowałem, jak poprawić jakość streamu. Nie wiem. Nie mam żadnego pojęcia. Nie umiem. Nie wiem. I zostawiłem, żeby cały stream przechodził przez procesor, a nie przez kartę graficzną. Tak po prostu zostawiłem i zapomniałem przestawić z powrotem na kartę graficzną, a kartę graficzną mam no nie mocną, ale mocniejszą od procesora i bardzo fajnie sobie karta graficzna z tego tytułu radzi, ale nie potrafię ustawić, mam po prostu w OBS-ie coś takiego jak bitrate maksymalne 6000 i bitrate minimalny 320. I nie wiem po prostu, dlaczego jest ten bitrate taki minimalny, jest ustawiony. Jak ja chciałbym na przykład podwyższyć bitrate minimalny na przykład na 1000. Skanowanie obszaru. Nie da się, nie wiem, nie umiem tego. Wilgotność powietrza na poziomie 52,71%. Możliwy rozwój monokultur. Wykryto ślady białka i węglanu wapnia. Zakończono skanowanie obszaru. A ty coś tutaj masz? Aha, dobra. Złomuś nie żyje, o tak mu powiem. Złomuś nie żyje. Nie potrafię tego jakoś. Znałem go od lat. Mój ojciec słuchał tylko jego. Ostatnio było z nim coraz gorzej. Umierał na tej górze śmieci. Nie chciał nic za darmo. Więc wymieniałem mięso na stare dopalacze. Nikt inny by ich nie wziął. Proszę, weź to za informację. Ja go zabiłem. Twoje zdrowie, Złomuś. Surowe mięso, super. Czego po... Czy masz coś na wymianę? Mam aż tylko 1800. Masz Elex w czystej formie. Tak naprawdę nie wiem na co ja teraz zbieram tak naprawdę. Co czemu? Klerycy chcą, żebyś do nich dołączył. Zapewnią ci szkolenie, jedzenie Pytasz na temat tego, że się nie da ustawić minimalny i maksymalny bitrate? Nie. Klerycy, banici. To nie dla mnie. A czemu? Dlaczego nie. Go zabiłem? Zostanę tutaj. Dokończę to misja zadanie, była. Zabijając wszystkie szakale. Obiecałem to mojej rodzinie. Dobra, jakiś problem. Przekup. Nie, wykonałeś zadanie, pora odejść. Wykonałeś zadanie. Pora odejść. Sprawią problemy. Przyłączysz się do kleryków. Ale moja obietnica. Spełniłeś swoją obietnicę. Pora na zmiany. Pora dołączyć do nowej rodziny. Nowej rodziny? Chciałbym mieć nową rodzinę. W takim razie dołącz do kleryków. Kalan da ci nową rodzinę. Zabiorą cię za kilka dni. Ich grupa zabierze cię do hortu. Okej? Okay? Tak. Będę gotowy. Dobrze. Nie pożałujesz. Dobra. Czy ja mogę sobie to wziąć? Czy on walnie wocha? Bardziej mi zależy... O, myślałem, że będę mógł to sobie wziąć. Panie, pamiętaj. Rozkazy są najważniejsze. Nieważne. Jesteśmy teraz... We frakcji takiej, a nie innej. Idę chyba po... Nie po Jaxa, tylko idę po Arxa chyba. Jeszcze ten Kroni U2 jakoś tak... No kurde, no nie leży mi ten Kroni U2. U4, przepraszam. U4. Dobra. Spadaj. Dobra. Chodź, Jax, Arx, chodź tutaj. Dlaczego? Przetrwanie tu w pojedynkę jest... Tak, dlatego powinniśmy połączyć siły. Wyraża dezaprobatę, dobra, chodź ze mną, będziesz wyrażał swoją dezaprobatę, ale to już, że tak powiem, w terenie. Pomagając mi. Co tam, jak tam w ogóle, panie, ten tego? Oto, ho? Aha, to jest ten, co tutaj wyszkolił tego szakala. Ło! Nowy poziom, dziękuję. Subcio. Mam kolejny jedyny punkt. I nie wiem, w co ja mam iść. Te psi to takie...
Ty, no nie wiem. Brakuje mi inteligencji do fali mocy. Panie, steleportuję na bezpieczną odległość w trakcie walki, pozostawiając na miejscu hologram Jaxa. Może tego się nauczę. Nie mam pomysłu. Zręczność 85. 3 punkty mogę wziąć. Dam sobie na razie na luz. Chciałbym ulepszyć jeszcze tą broń. Stara bida, panie. Lepsza stara bida niż nie wiadomo co. Pomoc? A niby z czym? Z zapasami? Mają te swoje maszyny, więc nie sądzę, żeby potrzebowali czyjejkolwiek pomocy. Wczoraj po prostu tak mi się nie chciało streama zrobić, że short po prostu. Jesteś jednym z nich, więc nie wiem, miałem sobie siedziałem. Jestem tu, by znaleźć odpowiednich rekrutów i nagle potrzebuję nie tylko maszyn, ale również ludzi. O. Jestem tu, aby znaleźć odpowiedni. Tak zupełnie bezinteresownie? Muszę to przemyśleć, zanim podejmę jakąkolwiek decyzję. A nad czym tu myśleć? Weźmy na przykład takiego pimpusia. Nie dam rady wziąć go ze sobą, prawda? A nie zasiłę tylko młotkiem, dokładnie, si. Może mógłbym przekonać któregoś z ludzi księcia, żeby się nim zaopiekował. Ale to nie będzie tanie. Nie robią takich rzeczy z dobrego serca. Poza tym nie chcę nawet myśleć, co z nim zrobią, gdy dowiedzą się, że zostałem klerykiem. 500 kryształów mam mu dać? O. Nie martw się o niego. Potrafi o siebie zadbać. Potrafi o siebie zadbać. Ty... Oziębłość, wzrost. Masz rację. Pimpuś może się sam o siebie zatroszczyć. Dobrze. Co mam teraz zrobić? Kiedy zaczynamy? Poczekaj tu, ktoś cię stąd odbierze. Zabiorą cię do hortu i wszystkiego się tam dowiesz. Dobrze. W takim razie poczekam. Pimpuś. Ja bym ciebie wziął. Przekonałem. Przekonałem gościa, że nie ma no problemu. Że nie ma najmniejszego problemu, żeby po prostu Pimpuś sobie tam został na pustkowiach. Zresztą niech dołączy do Watahy czy coś. Nie może, prawda? Szybko zdać misję. Teraz się chyba nie powinno nic ścinać z tego, co widzę. Że pikseloza jest, to jest, trudno. Nie, nic się nie ścina, jest pięknie, jest ładnie, jest git. Jeśli chodzi o nowicjuszy, których kazałeś mi znaleźć. O, po kolei. Galar zgodził się do nas dołączyć. Doskonale. Zobaczymy, jak ten berserk przystosuje się do życia w naszej społeczności. Okej. Ryder jest gotowy, by rozpocząć inicjację. Może mu trudno porzucić przyzwyczajenia banity, ale jeśli odpowiednio nad nim popracujemy, powinien wkrótce odnaleźć się. To na streamie mryga, chyba u nich oświetlenie tak mryga. Już myślałem, że mi monitor siadł, bo patrzę teraz na podgląd i też mryga. Słyszałem, że już tu jest. O, na drugim monitorze. Niestety nie chcą go wpuścić do hortu. Zatrzymano go przy bramie. Możesz mi to jakoś wyjaśnić? Nie. W takim razie idź do bramy i sprawdź, o co chodzi. Z Pimpusiem przylas. Zakład? Xander i Connor. Trzeba będzie zutylizować Pimpusia czy coś? Oni mają normalnie monitory. Ciekawe, jakieś gamingowe, zakrzywione ekran i te sprawy, MSI? Nie? Po prostu się stoi? Pimpusia nigdzie nie widziałem? Nie? Dobra. Czemu nie chcesz wpuścić Connora do hortu? Ponieważ Connor pasuje do opisu człowieka, który napadł na jednego z moich kupców. Nie mogę tego udowodnić, dlatego jeszcze oddycha. Aha. Ale przynajmniej go nie wpuszczę. Jeśli to on, czy naprawdę chcemy, żeby tacy ludzie dołączyli do kleryków? Okej. Okay. A zatem sprzeciwiasz się rozkazom Baldera? Nie sprzeciwiam się niczemu. Rozkazy mówią, że muszę witać wszystkich nowicjuszy. Ale nowicjuszem stajesz się dopiero po wejściu do Taleham. Trzeba udać ciamcie jakieś kasy. Więc nie jest nowicjuszem, a zatem nie muszę go witać. I to tyle. Zabierz mi go z oczu. Martwego czy żywego. O. A co jeśli za niego poręczę? A poręczaj sobie. Nie wejdzie do środka, dopóki kupiec nie dostanie rekompensaty za skradzione towary. Ojej.
Nie będę za niego płacił. A zatem nie mam już nic do dodania. Sprowadziłeś go tu, teraz go usuń. Nie... Ruszaj. Nie straciłeś swoich umiejętności. Myślałem, że mnie potrzebujecie. A teraz ten idiota przy bramie nie chce mnie wpuścić. Mam do was dołączyć, czy nie? Zdecydujcie się. Rozmawiałem z Xanderem. Obawiam się, że to koniec. Xander cię rozpoznał. Na pewno cię teraz nie wpuści. Żartujesz sobie? Chcesz powiedzieć, że przybywam na próżno? Kazałeś mi się tu pojawić. Nie mogę nic zrobić. Ty, dupku! No to masz, dupku! Gościu! Może będzie tylko ogłuszenie. Nie. Jestem troszkę, że tak powiem, zaskoczony tą całą sytuacją. Nie mogę, po prostu nie mogę. Kurde, no nie mogę. No co tu się dzieje? W ogóle tragedia jakaś. Poka to. Będzie to git? O, będzie lepiej tylko. Dobra. A było zapłacić, no właśnie mam taki zamiar. A to nie wystarczy? Zagroził kupcom? Zabierz mi go, Mar... Dobra. Cholernie ci zależy, żeby wykonać Dobra, rozkazy. Masz, trzymaj. Kim jestem, żeby stać na drodze żądzy wykonania obowiązków? Wpuść go do środka. Dezaprobatę. Strategiczne posunięcie. Dobra, i stąd. Myślałem, że mnie potrzebujecie. A teraz ten idiota... Mam do was doło... Rozmawiałem. To jedno wielkie nieporozumienie. Możesz wejść. Nieporozumienie, nie ma problemu. Na pewno? Wydawało mi się, że chce mnie zabić. Wszystko jest już w porządku. Wchodź. Mało strategiczne. Dobra, ci oram. Strategia tutaj nie ma nic do rzeczy, nie ma nic do rzeczy, tylko i wyłącznie liczą się, wiesz co? Punkty doświadczenia i... Ciamci. Kasa. Czy ja w ogóle potrzebuję tego punktu na coś? Coś, co mi... Hakowanie by się przydało ewentualnie. Tak poza tym to nie. Dwokat nie. Syntetyk nie, bo oziębłość mam intuicyjną. Musiałbym się nażreć eleksu, którego nie mam w opór. Muszę tak może kamienie posprzedawać? Nie wiem. Kurczaki, no. Po prostu najzwyczajniej w świecie nie wiem. Kurde, da... Nie wiem, na OBS wychodzi fajnie ten podgląd, a z OBS kiepsko streamuje na Twitcha. Nie wiem, nie rozumiem tego. A może spróbuję następnym razem nie na OBS-ie streamować, tylko nie, to znowu trzeba będzie wszystko ustawiać na jakimś tam Twitch coś tam może. Ale na OBS-ie nagrywam, kurde, chcę mieć wszystko to wiadomo, żeby jeden program do wszystkiego, a nie pięć do programów do każdej jednej akcji, kurde, bez sensu. Tragedia. Nie umie. Twitch ma ograniczenia dla nieposiadających z nimi partnerstwa. Dziękuję. Czyli ja myślałem, że mam kurczę jakiegoś guza mózgu po prostu i nie ogarniam kuwety ty. Okej. Jeśli Connor przybył, aby rozpocząć inicjację. Świetnie. Miejmy nadzieję, że wykorzysta swój potencjał. Nasz wywiad sugeruje, że warto go obserwować. To ostatni ze zidentyfikowanych przez nas nowicjuszy. Zrobiłeś wiele dobrego dla Hortu. Dzięki tobie kolejni nowicjusze zasilili nasze szeregi. Hort jest ci wdzięczny. Tak? Nie zapomnij przekazać... 3780. Czego? Dobra, i została mi ta misja, na której skończyliśmy ostatnio. Klerycy. Prośba o pomoc, to było ręce przy sobie. Balder zabronił mi przeszkadzać mu w przeprowadzeniu sugestii. Aha, okej. Okay. A może teraz jak mogę sugestie? Bez sensu. Muszę mu pomóc uciec? Naprawdę? Nie chcę mu pomagać. Będzie smutno. Kurczaczki, dobra, tutaj chyba trzeba się tepnąć. Czy tu? Ani tu. Ciach. Tu. I na północ. Należy oczyścić przeszłość. Dobra, rzecz polega na tym, że faktycznie może masz rację, nie wiem, nie czytałem. Tylko rzecz polega na tym, że wkurza mnie to, że ustawiam 6000 bitrate'a, nie? Jest okej. Okay. Jak widzisz, jest cina. Tylko że pikselozak skurczyby syn. W OBS-ie mam ustawione maksymalne 6000, minimalne 320. Ale gdy ustawię już na przykład 7000, to pomimo tego, iż jest
maksymalny 6, to i tak zacina. Nie rozumiem tego w ogóle. A żaden mądry człowiek nic nie pisze na ten temat. Ale okej, dobra, powiedzmy, że faktycznie trzeba mieć to partnerstwo i wtedy jakieś dodatkowe opcje się ustawiają poza tymi opcjami, które jestem w stanie, o których znam opcjach, to jest to, że można jakieś tam punkty kanału ustawić, też bym chciał jakieś tam, nie wiem, witki, o, witki zbierać. Witki, ty! Wiesz, co to witki są? Na wsi witki zbierają, w zimę chodzą ludzie i zbierają patyki różnego rodzaju, że tak powiem, giętkie z wierzby najczęściej i robią z nich witki tak zwane. Łączą te patyki w takie, kurde, jakby to powiedzieć, nie wiem, łączą te patyki ze sobą po 20, powiedzmy, sztuk, po 25 sztuk, po 30 sztuk i robią z nich takie, nie wiem, bukiety, powiedzmy, i najczęściej sprzedają to do Niemca, gdzie Niemiec robi z tego jakieś stroiki świąteczne i tak dalej. Nie podoba mi się pikseloza, wiesz, bo jak oglądam to na telewizorze, to tak średnio mi to wychodzi. Nie, spadaj, nie chcę z tobą teraz rozmawiać. Jak myślisz, tam jest oni są bezbronni, kurde, nie wiem, czy ich rozwalać, czy nie, tak się zastanawiam właśnie. Też myślałem, żeby spróbować na ty, że jedni ludzie, że tak powiem, na wszyscy moi subskrybenci i tu by mieli w ogóle nie rozwijać Twitcha. Albo tu i tu na przykład robić streama, bo to też się zdarza, też widziałem, że robią tu i tu, nie? Mam rozkaz, żeby ich zabić, bo oni uciekli, są, że tak powiem, wygnańcami, że oni są dezerterami, tak? Heretykami. Heretykami, dezerterami. I pytanie, czy ich zabijać, czy ich zostawiać. Może jednocześnie... Też nawiałeś z Hortu? Nie mam telefonu. Nie. Zostaliście oskarżeni o herezję. Zostałeś wysłany w pościg za nami? Hagen obwołał was heretykami i zdrajcami. A ty przybyłeś, by nas pozabijać? Mhm. Tak. Proste. Musicie zginąć. Nie wrócimy tam. Może i nie jesteśmy uzbrojeni, ale doskonale potrafimy poradzić sobie z wszelkim zagrożeniem. Nie pozwolimy znów się zniewolić. Uwaga! A może by Arx coś pomógł, bo ja to nie wiem, nie chcę się mieszać, ale on chyba tu po to jest, żeby chyba pomóc. Okej. Okay. Myślę, że to jest trochę drastyczne. Chyba nie. Żeby tylko sprawdzić jakość. Tak o, po prostu, żeby odpalić na chwilę. Wiesz co, może jutro, a może... Nie chcę to robić. Tego robić w sensie. Może później po prostu usiądę i spróbuję, bo wczoraj... Tak, przedwczoraj, przepraszam, wczoraj w ogóle nawet nie odpalałem Twitcha. Przedwczoraj, jak skończyliśmy i się rozstaliśmy, to ja jeszcze naprawdę męczyłem tego OBS-a, że ona mówi, weź to kurwa zostaw. No po prostu chyba z godzinę siedziałem i męczyłem wszelkie ustawienia i przez kartę graficzną, i przez procesor. Gdzie ten wielki golem, który mnie napastował przedwczoraj? Nie wiem. Nie wiem, lecz się domyślam. Jeszcze a propos męczenia się w GTA 3. No męczyłem się, bo GTA 3 odpalało się w oknie, ale na pełnym ekranie, bez ramek. I
I rzecz polega na tym, mam trzy monitory. Ten telewizor za sobą mam ustawiony jako lewy. Główny, na którym gram, to jest, no wiadomo, środkowy. I mam po prawej, ten z czatami i tak dalej, z podglądem. Jak gram w GTA 3, to kursor myszki mi wychodził poza główny ekran, na którym gram, i wychodził czasami to na lewy ekran, czasami to na prawy ekran. Jak chciałem strzelić albo po prostu kliknąć, nie wiem, obejrzeć się za siebie w samochodzie i tak dalej, to mnie po prostu grę minimalizowało. Tutaj! Bo gra myślała, że chcę sobie kliknąć na pulpit. Zostaw go, niech on podejdzie tutaj, bo chcę to tutaj strzelić. A dobra, jak już jesteś taki narwany, to strzelaj. I myślę, a GTA 3, szybki montaż. Przejść sobie parę misji bez montażu, po prostu wkleić film, wiadomo, zmontować początek, zmontować koniec, zobaczyć mniej więcej, jak to wygląda, i cyk, i render. Ale nie, kurwa, musiałem wyłapywać te akcje, bo już pod koniec, jak mi to minimalizowało grę, to myślałem, że po prostu pierdyknę. Gdyby nie to, że mam nową myszkę, to po prostu mi szkoda, to bym ją rozwalił, nie? A nie jestem jakoś tak mocno narwany. Nie mam tendencji do rozwalania padów. Jeszcze żadnego w swoim growym życiu nie rozwaliłem. Żadnego w swoim growym życiu nie rozwaliłem pada, ani myszki, ani klawiatury, ale miałem mega ochotę. Okej, okay, dobra. Łatwizna. Za mocno naciskałeś X. Amulet kleryka. Który daje co? Przepraszam, tutaj jest. Regeneracja energii plus 1. Jak energii? Że ta energia psi mi się będzie regenerować? Tak, patrz, regeneruje się regeneracja energii. To jednak da się. To teraz ma to sens. Iść w tą magię. To jeszcze chciałbym ulepszyć. Po kilku latach wysiadały, po prostu najzwyczajniej w świecie. Ja powiem szczerze tak, nie wiem, co grałeś, znaczy w co grałeś, jakie pady, ale ja tego muszę wyjąć baterię, zapomniałem o bateriach, ups. Sorry, nie wiem dlaczego, ale mi się zminimalizowało, tak samo miałem w GTA. Pada włączyłem, chyba dlatego. Ja tego pada, zwykły Xbox jakiś tam stary, jeszcze zobacz, z tym krzyżykiem starym, z tego starego typu krzyżykiem. Tego pada kupiłem jeszcze jak w Warszawie mieszkałem. Nie wiem kiedy. W 18 roku, albo nie, w 19 już mieszkałem we Wrocławku. W 17-18 roku, czyli ma 6 lat, tak myślę. 6 lat ma i nie gram jakoś notorycznie na tym padzie. Przeszedłem GTA 5, Wiedźmina, w Kingdom Come grałem na padzie, w Euro Truck Simulator. Kiedyś w No Man's Sky latałem na padzie. Sobie tako, no przegrał ze mną parę gierek, nie powiem. Miałem sprawdzić, czy jest coś takiego jak regeneracja energii gdzieś tutaj. I jestem mega zadowolony. Na przykład tego Rivala nie lubię zmieniać często sprzętu. Lubię często zmieniać sprzęt, ale bebechy, typu jakbym miał pieniądze, to bym kartę graficzną wymieniał co tydzień, jakbym miał pieniądze. Ale coś takiego jak myszka, klawiatura, peryferia ogólnie, monitory i tak dalej, to ja wymieniam raz naprawdę na 100 lat. Tą klawiaturę, którą mam teraz, to jest Corsera K55. Kupiłem w 19 roku. 5 lat mam klawiaturę. 5 latek.
bezpiecznik od ładowania. Co? Za długo trzymałeś w naładowaniu? W sensie? A, podłączył. Leżał pewnie w szafce. Czasem. Co to było? Ja nie wierzę, dobra. Ja chcę stąd iść. Sobie założę to, co mam na sobie. Założę to, co mam na sobie. Zostawię to, co mam na sobie, ten. Ten amulet z regeneracją, bo on jest to fajny. Amulet ocalałego artysty. Podoba mi się Ignadon. To jest moje klimaty. Jeżeli chodzi o sci-fi, nie? Bo Edan to jest taki... zbyt piękny. Taki w sam raz nadający się do życia i tak dalej. Ale Ignadon jest taki surowy. To mi się podoba. Skrzynia pusta. Tak więc jeżeli chodzi o peryferia, to ja naprawdę szanuję takie rzeczy. Myszkę Rejwala to też kupiłem we Wrocławku. Nie we Wrocławku, tylko. Nie, we Wrocławku. We Wrocławku jak mieszkałem. To był 19. To zmieniłem ją teraz. Mi się te boczki gówniane podklejały. I jeszcze ją sprzedałem na Eliksie za 5 dych. Komu po co? 4-letnia myszka? Wówczas było była 4-letnia? Nie wiem. Poszło przepięcie. No, widzisz. Tutaj jeszcze były te szczuromasy gdzieś. Rybkosiarki. Muszę teraz zbierać takie gówno, bo widziałem, że będzie potrzebna do tej. Do upgrade'u gratów. Kurczaki, ale nie ma możliwości produkcja jednoosobowa, armia, sugestia. Nie ma regeneracji tutaj. Nie ma czegoś takiego. Regeneracja energii plus 1. Wymagania klerycy. Energia umysłu się regeneruje. Zręczność plus 10. Doświadczony myśliwy plus 1. Też nie wiadomo, o co chodzi. Ale regeneracja energii... Jak dla mnie to powinno być w klerykach. Chyba, że na przykład psi, na przykład jak będziesz miał 4 na 5, tak będziesz kupował 5 na 5, to będzie już wtedy regeneracja energii, może coś takiego będzie. Z każdym poziomem zwiększa limit energii umysłowej. I na przykład jak będziesz kupował 3 na 3, to będzie plus 1 do regeneracji na przykład. Może to się w tym tkwi, może w tym tkwi temat. A się zafiksowałem, no bo to szkoda, bo że nie ma takiej umiejki. Niech ona się regeneruje powolutku, ale niech się regeneruje, to by było fajne. To by było naprawdę fajne. Szkoda, no szkoda, naprawdę szkoda. Już to kiedyś słyszałem. Straciliśmy już tylu ludzi, a ty dalej swoje... Wow. No, czasami chrupnie ta gra. Muszę jeszcze zablokować klatkarz na 60 stałych, bo to ja tak za dużo tego nie lubię, jak skacze klatkarz. Już wolę, żeby był stały i mniejszy, niż żeby skakał 120, 60, 70, 80. Hagen, jakie mamy szanse w walce z lbami? Heretycy są martwi. Aha, dobra, ty masz walkę. Tutaj mi brakuje w opór tego wszystkiego, dobra. Dobra, tak. Heretycy są martwi. Doskonale. Zawiadom o tym Reinholda. Okej. Okay. Odmaszerować. Dobra, panie Reinhold. Mik. To są tylko dwa zadania dostałem jako emisariusz. Może teraz będę sugestorem.
tu są po lewej, w lewym górnym rogu, gdzie jest ten, nie wiem, emblemat tych kleryków, zauważyłem, że po prawej stronie jest taka litera Y, powiedzmy, to po prawej stronie się trzecia kreska pojawiła, czyli to są rangi, tak? A jak będę miał czwartą rangę, to po lewej się pojawi. Ach, więc ich słowa zahaczają o wielkość i trafiają w pustkę. To jest fajne. Klerycy spędzają zbyt wiele... Co? Dobra. Zrekrutowałem nowicjuszy. Tak. Udało ci się też bezpiecznie ich tu sprowadzić. Twoje postępy mnie cieszą. Dobra. Heretycy są martwi. Dosięgła ich więc sprawiedliwość Kalana. Trochę ich szkoda było. Oni, naśladowcy, wyciągnęli z tego lekcję. Nikt w Horcie nie jest w stanie pojąć, jak do tego doszło. Jak udało im się wszcząć ten bunt, nie wzbudzając niczyich... Tylko? A co, googlowałeś? Nie telefon gdzieś zostawiłem. Chyba się ładuje w drugim pokoju. W salonie. Należy się zapłata. Dobra, trudnie. Za wypełnione zadanie. Trudnie, trudno. Dobrze o tobie świadczy fakt, znowu 3700. W imieniu Kalana. Awansujemy cię do rangi paladyna za drobną opłatę. Co za chamy? Masz. Chcę zostać paladynem. Zasłużyłeś na to. I co? Możesz. I kupiłbym teraz wdzianko Emilisariusza za 10 tysięcy, które bym podnosił tylko na dwa zadania. A lojalność bez sensu. Należy nagradzać. Okay. Rozpoczynasz dziś nowe życie. Zagooglowałeś, dobra, dzięki. Że jako wierny sługa Kalana jesteś gotów przyjąć na siebie obowiązki paladyna. Oczywiście. To zaszczyt mieć cię w naszym gronie. Twoja nowa ranga pozwala ci na nowe wyposażenie, dzięki czemu inni dostrzegą, jakiego zaszczytu dostąpiłeś. Mam nadzieję, że w nowej robocie też tak będę. Liczę, że wyruszysz w świat i przekonasz ludzi, że w życiu trzeba kierować się tylko nauką Kalana. Wiedź życie w zgodzie z przykazaniami Kalana. Nowy poziom, kolejny. Dziękuję. A dostałem coś w ogóle? A to już koniec? Regent. Dobra, idę zobaczyć w ogóle, co tu się w ogóle dzieje. Jestem regentem, ale... Zabrała ten sekret do grobu. Ale nie rozumiem teraz, co dalej. Czyli jestem paladynem, tak? To jest najwyższa ranga? Teraz będzie kosztować wdzianko 10 tysięcy. Nie, 12. Wynoś się! Dość tego, wynoś się stąd. Dlaczego Arx może chodzić, a ja nie? Mój sklep stoi przed tobą otworem. Ajajaj. Kupuj na co tylko masz ochotę. Dziękuję. Łącznie ze zbroją MK3. O kurczę. W porządku. MK3. Nie mogę dźwignąć, ale plus 11. Ale nie będę szedł w siłę. Pocałunek śmierci za 22 tysiące. Ja mu to sprzedam za 5. Karabin laserowy, który robi piu 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 w pełni automatyk za 75 obrażeń. Miotacz ognia typu AI. Proszę, ja 70. Siły mi brakuje. Hełm za 4700, ok? Pancerz. Nie. Jeszcze budowy mi brakuje do tego. 10. Dobra, 10 mogę kupić tej budowy. No dlaczego nie? Do pancerza warto. Ale 19 tysięcy? Jeszcze takich pieniędzy nie miałem. Dlaczego mi nie działa? Halo? Nie działa mi Discord. Ten OBS mi nie działa nawet. Te skróty w OBS-ie mi nie działają. Chciałbym coś sprawdzić w ogóle. Coś takiego.
I teraz tak. Okej, ja tylko coś sprawdzam, bo mi wysiadły te... Nie wiem, dlaczego wcisnęłam Ctrl. Caps Lock mi nie działa w klawiaturze, Numlock. Klawiatura działa. Caps Lock nie działa mi, ale podświetlenie mi nie działa w klawiaturze. Coś mi nie pykło tutaj. Kurczę, zawsze coś mi się tutaj dzieje. Już jest podgląd w ogóle? Zaraz wracam, jest jeszcze dalej. No, dawaj, dobra. Cześć, cześć, dzień dobry, hello, cześć, widzimy się. Próbowałem, co tam, jak tam w ogóle? W porządku. Co tam, jak tam, panie Tentego Kurde? Oglądałeś coś ciekawego? Dwa dni żeśmy się nie widzieli, panie, co tam, było coś oglądanego? Tak żeście mnie w ogóle, chciałbym zaznaczyć, tak żeście mnie nakręcili na ogólnie na te filmy, co żeście pisali, ja poleciłem... Tak, ja poleciłem? Sync? Nie ja. Mejto chyba. Sync. Polecił. No to obejrzałem jedynkę i dwójkę zaraz na drugi dzień. Wczoraj oglądałem właśnie Sync dwójkę. Super. Super partia. Sprzedałem mu pocałunek śmierci za 5000. Patrz, za ile chce mi to sprzedać. Co za ham. No oczywiście, że był koala, przecież koala to... Przecież mówiłem, że... Znaczy ja go nie skojarzyłem, ale jak odpaliłem tą na telefonie... nie pamiętam tam... Tak, na telefonie? Na telefonie chyba wpisałem Sync i wyskoczył mi chyba jakiś tam tutorial, czy tam jakiś tam inny tam obrazek, to jak zobaczyłem tego koalę, to od razu go skojarzyłem z tego, z tym... z kierownikiem tego cyrku. Pancerz Regenta. 19 klocków, dziękuję. Był koala, był oczywiście. Super partia. Czyli rozumiem, że regent budowa 50, no to budowę to patrz, zobacz. Ja wiem, że budowa 50, ale 19 klocków. Budowa to ja robię tak i budowa jest 50, nie? Nie ma z tym żadnego problemu. Do dobrego wdzianka warto chyba wrzucić tych 50 do budowy. Tylko rzecz polega na tym, ja trzymam te punkty już na wszelki wypadek, bo ja już nie wiem, co wrzucać, tylko w zręczność tak naprawdę mi zostały, bo rzecz polega na tym, 19 tysięcy, nie wiem. Choćbym mu wszystko sprzedał, co mam, to 19 się nie dochrapie. Dobra, nawet mnie na hełm nie stać. Wynoś się! Dobra, już. Dość tego, wynoś się stąd. Bo gówniany hełm, przepraszam tutaj. Czy regent to jest już ostatnia ranga, czy będzie coś jeszcze w ogóle? Czy ktoś jest mi w stanie to powiedzieć, bo nie mam telefonu i nie chcę po prostu... Zobaczcie, z akolity kupiłem, dostałem zbroję akolity, ale na przykład pancerz, hełm i spodnie już musiałem kupić. Zostałem emisariuszem i też trzeba kupić. Tylko że to już kosztuje 9,5 i tego nie kupowałem. I co? I kupiłbym to gówno tylko i wyłącznie na dwie misje. I znowu będę zbierał kasę, żeby kupić coś na dwie misje. 4750 za hełm. Spodnie 407. Dobra, zaokrąglimy to do 10. Kurwa, i pancerz 19. To 3 klocki muszę mieć. 3 klocki. Ostatnio. Dobra, dzięki. No to już wiem, na co zbieram. Tarcza mi nie jest do niczego potrzebna. Amulet ocalałego artysty. Zręczność mi nie jest do niczego potrzebna. Nie no, choćbym mu wszystko sprzedał, co mam w EQ 30 nie na skrobie. Muszę z tym biegać i z tym już będę biegał pewnie do końca gry. Jeszcze podejdę do głównej siedziby i powiem, że awansowałem do głównej rangi, do najwyższej rangi i tyle. Dobra, renegat, no, mam 25. A tutaj smarka. Aha. No,
Okej. Okay. Ja nie wiem, mam 2 punkty nauki, ja nie wiem, czy ja chcę w to w ogóle iść. Szkoda mi kasy. Dobra, dziękuję. Tak więc dziękuję za wszystko. Miło było, ale się skończyło. Lecimy główne misje. Abessa, łowca nagród. Najwyżej możliwe chodzi, że o coś więcej. Aha. No nie będę szedł teraz do Sakoru na pewno. Prawo berserków. Mieszkańcy Golie, co... Ale przecież... Ale o co chodzi? A przecież jak już nie jestem, nie mogę być berserkiem, dobra, nieważne. Dobra, tego bym kopnął jeszcze, bo on tutaj niedaleko się szlaja, chociaż daleko. Tutaj to z tą Kają, to też tam bieganie po tej krainie, to nie ma sensu. Zlecenie na Banitę, no to Rej to wiadomo. Dobra, główne misje, lecim. Logan każe do towaru na wściekły na Konrada, który go zdradził i chce go zabić. Nie może mu darować, że oszukał go w kwestii Big Bang. Idziemy do Konrada. Powiedzieć mu, że na niego normalnie ktoś tam poluje. O, z tego roku? Nie, aż tak na bieżąco nie jestem. Tak, poczekaj. Co to było? Jak to się nazywa? Futurama wyszła w tym roku. To jest mój poziom, że tak powiem, mój poziom humoru. To był niesamowity plan. Mam rację? Widziałeś pokaz? Bing Bang mnie nie zawiodła. Chyba przeszedłem samego siebie. Jestem z niej dumny. Falk. 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 Dlaczego go zbudowałeś? To chyba oczywiste. W razie wojny musimy mieć potężną armię, ale nie chcemy ryzykować strat w ludziach. Mamy broń, boją? Machiny bojowe, boty, ale i tak potrzebujemy ludzi. Moje też daleko. Kończę rozdział. Maszyną myślącą jak człowiek, wtedy możemy prowadzić wojnę bez ofiar. Zapewnimy Magellanowi świetlaną przyszłość i nikt nie zginie. A dlaczego tak się podziało? Coś mi się dzieje, ewidentnie coś się dzieje. O. Teraz działa. No dobra, już jest. Nawet nie zauważyłem. Nie wiem, przez chwilę mi klawiatura nie działała. Ta dalej nie działa. Albo włączyłem tryb makro. Kichi. Numlocka też nie mogę włączyć i wyłączyć. Dobra, trudno. Roboty z pewne... Mam nadzieję. Nie wiem, na co to było. Nie mam części na budowę kolejnych, ale musi... Kiedy... Nasz cest. Mhm. Okej. Okay. Nacisnąłem coś. Nieważne. Żaden ciekawy. Dałeś banitom broń masowego rażenia. Nic ciekawego, broń, mówisz. Nic się nie jeszcze. Dzieje. Książę chce się pozbyć własnych ludzi. Chyba widzisz, co się dzieje. A te żarty? A tak jak założę, o. Lepiej to wygląda. Czy ja się śmieję? Co? O co chodzi? Nie umarłeś? O nie. Zamiast tego zniszczyłeś moje arcydzieło. Tak, zbudowałem ją, ale on wiedział, czego chciał, więc tak czy inaczej by kogoś znalazł. Ignadon będzie kraterem, a Tamar największą metropolią. Co w tym dobrego? Powinieneś mi podziękować za starania. No, 4. Dobra, co teraz robisz? Co teraz robisz? Zrób sobie przerwę i pomyśl trochę. Ciężko będzie przebić Big Bang. Potrzebuję czasu, by wszystko zaplanować. Chociaż... Książę chce, żebyś umarł. Książę chce. Nie zapisałem przed tym, jak z nim gadałem. Na pewno. Na jego miejscu też bym tego chciał.
Chyba mam szczęście, że jestem wolny. Kot za horror. Życie to wie. Ale ja nie chcę go zabijać w ogóle. Ja go lubię. Sędziemi Ulbricht chce znaleźć dowódcę, który poprowadzi armię kleryków przeciwko Albom. Taki dowódca musi posiadać... Dobra... Jakim celem znalazł się strach, niepokój, czuje się, że to piekło? Dlatego Kalak zgodził się, by mnie zabić. Czy dostał taki rozkaz? Uwierzył w to, że nie wykonałem misji? Sestak. Dobra, wszystko się sprowadza do jednego. Lecimy do Sestaka i chciałbym schronisko separatystów. Separatyści to albowie, którzy opuścili Ksakor. Nadal zażywają Eleks, ale nie przestrzegają już zaleceń dyrektywy. Niektórzy z nich chcą przestać brać Eleks, inni sprzeciwiają się hybrydzie, jeszcze inni uciekli przed egzekucją. Może mają jakieś informacje, które mogłoby mi odkryć, kto stoi za próbą zabicia mnie. Muszę porozmawiać z ich przywódcą, oczywiście, jeśli go znajdę. I ich przywódca siedzi w konwenterze w południowej Abessie. Żeby się do niego udać, to chyba lepiej będzie się tepnąć na tamę i tyle. Moc. Ja niestety wam nie polecę nic ciekawego, ponieważ naprawdę o, te tutaj wariaty chcą tamę wyrzucić. Tylko popatrz na ten wrak. W powietrze wywalić. Ludzie starego świata nie cenią. Niestety po prostu nie mam czasu, naprawdę. Jestem po prostu trochę porobiony, zarobiony. Chociaż teraz powiem szczerze. Tak, no moją. Ty wiesz co, ja ci powiem, że jadę za dwa tygodnie, jest 1 października. Wypowiedziałem umowę mieszkania już tutaj, powiedziałem fuck you, nie będę płacił tyle pieniędzy i wszystko postawiliśmy na jedną kartę i zwijamy żagle. What ty? Będziemy się wyprowadzać, tak więc w przyszłym tygodniu, żeby zchillować, mamy jeszcze taką małą robótkę tutaj w okolicach. W okolicach tutaj swojego miejsca, że tak powiem, zamieszkania. Którą chciałbym wykonać i po tej robótce jadę chillować tak na tydzień może. Gdzieś tam na jezioro posiedzieć, kurde, tam do siebie. Na działkę po prostu. Chillować. I wszystko postawiliśmy na jedną kartę, wypowiedzieliśmy mieszkanie. Jutro jadę po kartony do swojej byłej roboty. Tam znajomi mi odkładają kartony. Będę się znowu pakował. Będę się znowu pakował. Po raz któryś tam setny, może nie setny, ale 10 na pewno w swoim życiu. Znowu się będę pakował i wypady. I jak podjadę nad jezioro, a i do brzegu. Znowu się, że tak powiem, rozgadałem i jak pojadę tak na tydzień tam nad jezioro sobie posiedzieć, to postanowiłem sobie, że wtedy skończę ten ostatni rozdział. Będzie totalne 30% tego wszystkiego, ale po prostu. O, jest i konwenter. Muszę po prostu trochę odpocząć, przemyśleć, nie wiem. Żeby założyć firmę i dostać dofinansowanie, trzeba mieć status bezrobotnego, na który sobie nie mogę pozwolić. Nawet nie wiem, ile koruniówka jest. Ile jest tej koruniówki, kurwa? 1500, 1900? Nie, przez pierwsze 3 miesiące jest tam chyba więcej, tam chyba z 1700 jest, ja nie wierzę. Po prostu nie przepierdolę tego, będziecie musieli mi pomóc. Rok, niecały. I w tym dziwnym piasecznie mieszkam od listopada. Zeszłego roku. Oczywiście zeszłego. Na którego? No dokładnie 23 od listopada, miesiąc. Równo rok. 18 chyba podpisywałem umowę, 18 listopada chyba. Z tego co pamiętam, jak patrzyłem tam w te różne papiery, które tam miałem. Tam musiałem dokumentację sobie poprzypominać dokumenta. No, to posiedziałem rok. Kurde, Arx dobry jest. Ej, tu są albowie, ej, ale to są separatyści i oni używają dalej. Ej, jak to tak jest, że to są separatyści i oni dalej używają tego? No niby zażywają dalej ten Elex, ale... Siema. Aha, to są separatyści już tacy pewną gębą separatyści. Siema, mordy. Kerax, dobra, nie ma żadnej misji z Keraxem. Porozmawiam z nim później. Istyka, dziękujemy panu, panie Istyka. Tak więc wiesz.
Tak mi dokładnie powiedział. Dziękujemy panu, pan mnie i styka. Proszę się spakować i wypierdalać. 12 lat robiłem w firmie. I takie tam. Skaner przedmiotów. To się fajnie sprzedaje, bo to drogie jest. Dobra, zobaczymy co z Cestak będzie miał do powiedzenia. A będzie miał bardzo dużo do powiedzenia, bo to jest postać fabularna. A ty co? Separatystka chyba, separatysta. Okej, okay. Stoi, patrzy się. Patrzaczy. No i teraz nie wiem, czy składać firmę, czy iść na etat. Znowu pójdę na etat, zasiedzę się, tak się obudzę, to będę miał 45 na karku i nic nie zrobię. Jax. Dowódca chyba trzeba się kopnąć w dupę i coś nie sobie kupić. Gdyby ktoś powiedział, że się tu pojawi. Jest już pewien plan. Słyszałem, na firmę nawet. Chcieli mnie zabić, ale to się zobaczy. Się do mnie uśmiechnęło. Żywy, lecz okryty hańbą. Banita. O, jak pisze, on mnie słysza, to tyle o. Na dnie. Ledwo na dnie. Jak czasy potrafią się zmienić. No, no, no. Co może jeden zbudowany alb zrobić dla drugiego? Potrzebuję twego wsparcia. Dlaczego miałbym tylko 216, ale nie. Wygląda na to, że jesteśmy po tej samej stronie, Cestak. Albowie z Xakoru próbowali mnie zabić. Rzecz w tym, co sądzą o tobie. Sugerujesz, że wróg mojego wroga jest moim przyjacielem? Czy sam fakt, że pragną śmierci na Zobu, nie jest wystarczającym powodem, byśmy sobie pomagali? Nie, to nie wystarczy. Nikt nie zapomniał o twojej lojalności w stosunku do hybrydy. Kiedyś zrobiłbyś wszystko w jego imieniu. Powinienem zabić cię tu i teraz, by się upewnić, że nie powrócisz na tę ścieżkę. Potrzebujesz mnie, pogódź się z tym, nie masz wyboru, musisz... Okej, okay, twoja szansa, Cestak, pójdź. Idioci, powinniście współpracować, tutaj zanim sięgniecie po broń. No tak. To twoja szansa, Cestak. Powinniśmy współpracować. Szansa na wpuszczenie nieprzyjaciela, by zinfiltrował nasze szeregi? Twoja ciasnota umysłowa doprowadzi cię do upadku. Myślisz jak Alb. Brakuje ci jednak siły Alba. Mów, Jax. Dostaniesz 3 szanse, żeby nas przekonać, zanim zadecydujemy o twoim losie. Chami prostak. Kurde, nie wiem, włączyłem jakiś tryb w klawiaturze, bo mi się nic nie świeci. Dobra, nieważne, nie chce mi się teraz... Nie chce mi się teraz po prostu myśleć. Zaraz coś naklikam, wyłączę streama i będzie mi przykro. A, spasiba, spasiba. Tak więc, dzisiaj miałem iść zagrać w Totka, 8 baniek jest, tak? I dzisiejsze losowanie, i z dzisiejszego losowania, stop, tak? Dzisiaj jest losowanie? Co jest dzisiaj? Środa? Wtorek? Piątek? Kurwa. Tydzień na bezrobociu, chłop już nie wie, jaki dzień tygodnia jest. Wszystkie pieniądze z lotka, znaczy w sensie z kuponów, zostaną przekazane dla powodzian? Czegoś tak? Some shit like that. Widziałem coś tam w TVVV. Kalak spróbował mnie zabić, a gościu siedzi tam, stoi tam z tyłu, ty. Dobra, zrobimy tak. Telefon Kalak mi się rozładował. Kalak spróbował mnie zabić. Tak, dokładnie. Mimo to nadal żyjesz. Niezbyt przekonujące. Oziębłość, spadek. No i bardzo dobrze, będę mógł żreć więcej Rexu. To może tak, moje doświadczenia w roli dowódcy albów może ci pomóc pokonać tych, którzy cię ścigają. Wydaje mi się, że to jest postać fabularna i nie da się tego w żaden sposób, i misja fabularna, nie da się tego spieprzyć w żaden sposób. Wydaje mi się, że to jest tylko w roli dowódcy taką. Albów może ci pomóc pokonać tych, którzy cię ścigają. Znają cię tak samo dobrze jak ty ich. To może być słaby punkt. A twoja wiedza o ich rozkazach jest nieaktualna sprzed kilku tygodni, bezużyteczna. Młody chamie. Dobra, tak. Ty jesteś zależny od Eleksu. Ja nie jestem. Możesz z tego wyciągnąć lekcję. Przez swoje uzależnienie od Eleksu wciąż jesteś związany z Xakorem. Nawet teraz gotów jesteś rozpocząć walkę wyłącznie ze względu na swój nauk. Eleks cię osłabia. Eleks wzmacnia nas fizycznie i dobre mentalnie. Kilo Eleksu. To twoje emocje cię osłabiają. Mieć kilo Eleksu, a nie mieć kilo Eleksu, to już jest mieć 2 kilo Eleksu. Spróbuj czegokolwiek, a przekonasz się, że umrzesz jako pierwszy. Walczysz z Eleksem, tak. Spróbuj czegokolwiek, a przekonasz się, że umrzesz jako pierwszy. Mylisz się, jeśli myślisz, że przekonają mnie puste groźby.
Walczysz z eleksetorami. A, wszystkie opcje dialogowe wykorzystałem. Z Sakoru zarządził moją egzekucję. Nie dostrzegasz zbieżności naszych celów? Naszym celem nie jest walka ze wszystkimi Albami, tylko z ich przywódcami. Przekonania Albów, prawdziwa wizja naszego ludu. Wszystko to zostało zepchnięte na bok, gdy hybryda wyznaczył eleksetorów. A ty byłeś ich najwierniejszym sługą. Dopilnowałeś tego, by słowo hybrydy stało się prawem. Prawem. Razem ze swoim bratem Kalaksem zabijaliście każdego, kto wszedł mu w drogę. Mam uwierzyć w to, że lojalność, która do tej pory była dla ciebie tak bardzo ważna, teraz przestała mieć znaczenie? Twoje argumenty nie zdołały mnie przekonać. Czyli, że są walczka? Dam ci jednak szansę na udowodnienie tego, czego nie zdołałeś. Już myślałem, że będziemy się napierdziać. Ciu z laserka. Chcesz to zrobić? To, że przeżyłeś bez Eleksu i z dala od Xakoru, jest niebywałe. Przetrwałeś dłużej, niż mógłbym podejrzewać. Ciekawi mnie, w jaki sposób udało ci się zawładnąć potęgą emocji i przemieszczać w świecie wolnych ludzi. Zastanawia mnie, co zrobisz teraz. Oho. Dobra, mamy teraz... okej. Kalax stoi z tyłu. Łe, ale będzie gadando. O. Odnalazłem złodzieja, który ukradł moją zbroję. Czyli odzyskałeś swoje kwiaty. Z pół obrotu. Sprzedał ją. No, w takim razie twoje więzi z Xakorem zostały zerwane. Będziesz musiał użyć ekwipunku, który zdobyłeś wśród wolnych ludzi. Co jeszcze masz do zaraportowania? Spoko, wgramy mu wirusa, żeby nie grał w tego. Żeby nie grał w pasjansa. Spotkałem kilkoro twoich ludzi w Edanie. Tak. Nezola i jego ludzi. Wiem, co się wydarzyło. Ktokolwiek inny w twojej sytuacji pewnie by ich zabił. Dobrze o tobie świadczy to, że tego nie zrobiłeś. Dobrze. Dołączyłem do frakcji. Mam nadzieję, że dodało ci to sił. Opór. Technologia kleryków jest podobna do naszej. Są oni też w pełni zaangażowani w sprawy powstrzymania zwycięstwa Xakoru. To nas z nimi łączy. Ale boją się Albów, odkąd się od nich oddzieliliśmy. Dlatego nie ufają separatystom. Masz jeszcze jakieś wiadomości? O, jest całą masę. Okay. Znajdę Kalaksa. Kalax jest największym zagrożeniem w Xakorze. No to z tyłu, tam niech Kalaks tam. Jego próba pozbycia się ciebie, o ile tak właśnie było, wskazuje, że nie cofnie się przed niczym, by wypełnić wolę hybrydy. To czyni z niego najbardziej niebezpiecznego człowieka dla was, separatystów. To prawda. Mówią, że zajął twoje miejsce jako dowódca. Nie, to chyba tam nie był Kalaks. Powinniśmy razem stawić mu czoła. Szukasz zemsty. To brzmi jak potrzeba motywowana emocjami. Pragnie mojej śmierci. Logicznym wydaje się zlikwidowanie go. A więc zaprzeczasz sobie, że kierujesz się emocjami. On to się okaże. Niezależnie od wszystkiego, wciąż jest za wcześnie, by bezpośrednio zaatakować eleksetorów. A jeśli cię znajdą, zabiją. Sugeruję, byś upewnił się, że eleksetorzy nie dowiedzą się o twoim zmartwychwstaniu. Ale lipa. Twój oblatywacz rozbił się w Edanie. Jeśli Albowie spotkają kogoś, kto poświadczy, że cię widział, Xakor dowie się o tym, że przeżyłeś. Powinieneś zabić tych Albów, zanim rozniesie się wieść, że żyjesz. Myślisz, że Xakor nie wie, że żyje? Nie doszły do nas jeszcze żadne informacje o tym, że wiedzą o twoim przetrwaniu. To logiczne posunięcie. Myślałem, że walczysz z eleksetorami. Wzrost oziębłości. Nie z żołnierzami piechoty z Xakoru. Uwierz mi, nie podoba mi się myśl o zabijaniu Albów bez ofiarowania im szansy na zrozumienie prawdy. Ale oddziały w Edanie mogłyby donieść zarówno o twojej obecności, jak i naszej. Mam zajmować się waszymi sprawami? Chcesz, byśmy ci pomogli. My chcemy, byś udowodnił, że masz z nami wspólny interes. Dobra. Dobrze więc. Nadzorują konwerter. Prześlę współrzędne... Zaciekłe polowanie. O, zabiłem Albów w Edanie. Zabiłem Albów w Edanie.
Tak słyszałem. O, retrospekcja, dobra. Quest for Spation. Dobrze się spisałeś, Jax. Atak kleryków został odparty. Przygotowujemy kontruderzenie. Niech twoje siły zostaną przy konwerterze. Musimy zabezpieczyć zapasy eleksu. Jak to wygląda? Dopilnuję tego. Tam były tylko same brwi i podświetlone zbroje. Czy ataki są bez sensu? Emocje sprawiają, że ludzie stają się jak zwierzęta. Nie próbuj ich zrozumieć. Myślę, że czas się zbliża, Kallax. Myślę, że hybryda już wkrótce wyniesie nas na kolejny poziom ewolucji. Hybryda widzi wszystko. Jego woli stanie się zadość. Do niego należy przyszłość. Ponoć dwójka jest tak drętwa, taka lipa, że bardzo dużo... Ani ty, ani Kallax, zamęt uczuć, okej. Okay. Doświadczenie 216. Zabicie tych kilku żołnierzy wymagało użycia brutalnej siły. Że jest dwójka, jest taka kaszot, to że szok. Bardziej strategiczną postawę. To prawda. Pokazałeś jednak próbkę umiejętności, które będą potrzebne do osiągnięcia naszego celu. Masz jeszcze jakieś wiadomości? Całą masę, chłopie. Dobra. Zmiany, które we mnie zachodzą. Nie wiem właśnie, ale widziałem gamę play. Mam wizję. Co to nieważne, czy po ukraińsku, po rosyjsku, po niemiecku, tam jeden po niemiecku widziałem, po polsku drugi, tam jakiś po angielsku i powiem szczerze, ten gameplay w ogóle mnie nie urzekł. Niczego. Przyniosły tylko więcej. I faktycznie ludzie nie są jakoś super nastawieni na to. Co je wywołuje? Jest ponoć tragedia. Słyszałem wiele historii o albach, którzy doświadczali wizji po odstawieniu eleksu. Mogło to być coś podobnego do tego, co wywołało. Nie, GTA 5. Dzisiaj przeszedłem GTA 3, już mam nagrane całość. Wiele historii, a mało faktów. Całe GTA 3 już mam nagrane na kanał. Od jutra zaczynam nagrywać Vice City. Odkryć, kim jesteś. Być może. Masz jeszcze jakieś wiadomości? Przestałem nagrywać Desperados 3 tylko i wyłącznie dlatego, żeby już po prostu naturalnie te odcinki dogonić i sobie pod koniec miesiąca zrobimy live'a z tego. Chociaż wtedy będę się pakował. Kurde, nie wiem, czy będę miał czas na live'a. Ewentualnie zrobimy może live'a z Desperados 3, ale z tej misji, która aktualnie weszła. Może po prostu, żeby nie... fabularnie po prostu tego nie. Nie. No po tym na pewno będzie GTA 5. GTA 5 będzie Kingdom Come, jeżeli chodzi o live'y, a to niezmienne. A na kanał GTA 3 po GTA 3 Vice City, w międzyczasie Desperados, GTA San Andreas. Po prostu zafiksowałem się na GTA i GTA 5 na live'ie i GTA 4 później też na live'ie może będzie. W jaki sposób, no tak. W jaki sposób usprawiedliwiasz? Chciałbym jeszcze Niko Bellicem pogryć. Niko Bellic. Nie cieszy mnie ich śmierć. Stanowią ofiarę konieczną dla powodzenia wyższej sprawy. Albo GTA 5, żeby nałapać, GTA 5, żeby nałapać widzów. Cicho. Kontroluje hybryda. My, separatyści, a Kingdom Come dlatego, żeby się przygotować do dwójeczki. Przywrócimy albów na właściwą ścieżkę zgodną z dyrektywą. Wszystkich albów. Łącznie z tobą. Albowie stworzeni są do wyższych celów niż służenie hybrydzie i spełnianie jego pragnień. Single player oczywiście. Żaden online, żaden IRL właśnie. To jedyna droga, by osiągnąć. A IRL w sensie nie IRL, tylko ten logika RP. Jest najważniejszy. Żaden RP. Musimy powrócić na ścieżkę naszego przeznaczenia. O. Nie jestem już albem. Twoje korzenie zawsze będą częścią ciebie. Arks nie lubi cię. Uciec od przeszłości. Najwyższym celem dyrektywy jest dostarczenie całego eleksu do Xakoru.
Tak mówią, ale do tak, czego... Tak, Jerel daje, wiem. Alex? Co tak naprawdę stało się? Kurczaki, nie mam pomysłu. Lepiej niż ja znasz potęgę i ryzyko, jakie niesie ze sobą Alex. Syntetyczne implanty i ogrom przyjętego Alexu odebrały Alexatorom umiejętność jasnego widzenia. Wola hybrydy jest jedynym, co znają. Gdy pozbędziemy się Alexatorów, albowie będą mogli znowu się rozwijać. Osłabienie albów będzie się równało z przejęciem władzy przez... Kurde, może coś na łyka wymyślę? Gdzieś by pojechać? Zwiadowców na całym Magalanie. Jeśli dowiemy się, że któraś z frakcji zagraża naszym celom, powstrzymamy ją. To naprawdę wierzysz w te pierdoły? O. Dobrze to sobie obmyśliłeś. Jestem pod wrażeniem. Będzie oziębłość? Spadek, dobrze. Zasilają nasze szeregi. Musi spadać oziębłość, musi. Jesteśmy bardzo skuteczni dzięki naszym działaniom. Gdy byłeś dowódcą, dowiodłeś, że skuteczną akcję da się przeprowadzić bez dużej liczby oddziałów. To było dla ciebie ważne. Ejku. W jaki sposób planujesz osłabić albów? W jaki? Naszym pierwszym krokiem powinno być wyłączenie konwerterów. O, to pamiętam. Instrukcja obsługi konwenter, pamiętam to. To już jest końcówka końcówek chyba. Masz rację. Trzeba zniszczyć konwertery i osłabić Xakor. I my to musimy zrobić. Musimy rozpocząć proces powstrzymywania Alexatorów. Powinieneś być tego częścią, Jax. Okej. Konwertery muszą zostać zniszczone. To jest kod dostępu, który zatrzyma program wydobycia Alexu i wstrzyma działanie konwertera. Niestety ten kod trzeba wgrać bezpośrednio do centralnego komputera każdego z konwerterów. Od tego zaczniemy w południowej Abessie. Super. Jak musisz przedostać... Dobra, to wiemy. Oczywiście, że chcesz. Ale gdy Alex opuścił twoje ciało, będziesz musiał znaleźć inne źródło siły. Zmieniłeś się, Jax. Wolnym ludziom grozi zagłada z... A oni... Właśnie ci pomagam. Alternatywna teraz obrona. Kolej na twoje zadanie. Masz na myśli to, że mi nie ufa. Nie na tyle, by ryzykować przetrwanie moich ludzi. Być może kiedyś się to zmieni. Jednak do tego czasu musisz zadowolić się taką formą sojuszu. Sestak? Zdobyty przeze mnie kwipunek. Wiedziałem, że znajdziesz narzędzia, gdy... Masz jeszcze jakieś... Tak. 1080. Alternatywa na robota, już. Przygotowaniom powinieneś poradzić. I po misji. Ja nie wierzę. Jednak twoje dotychczasowe osiągnięcia jeszcze nie uczyniły cię wystarczająco silny. O, kolejna retrospekcja. Okej, czyli alternatywny, dobra, okej. Trzeba było ogarnąć po prostu najzwyczajniej w świecie lepszy ekwipunek, wrócić do niego, powiedzieć: elo, morto, mam lepszy ekwipunek. A że go miałem przy sobie, te 1000 punktów doświadczenia z Afryko, dziękuję. Kogo oni tam zabili? Musisz wyznaczyć kogoś, okay, aby wykonał tę misję. Ciężko będzie go zastąpić. Niewielu albów posiadało jego umiejętności. Słusznie postąpiłeś, zabijając go. Dyrektywa przewiduje tylko jedną konsekwencję, no, porażki. Skitu. Twierdzisz, że się same zadania poboczne. Tylko i wyłącznie, dopiero teraz fabuła porażki leci. Nie można tolerować. Pamiętaj o tym, zanim jego porażka stanie się twoją. Mówisz jak prawdziwy Alexator, Jax. Nie jestem Alexatorem. Hybryda nie uczynił mi jeszcze tego zaszczytu. To tylko kwestia czasu, zanim wezwie cię do siebie. Przynosisz zaszczyt naszemu ojcu. Swojemu, naszemu ja ojcu. Jestem zaszczycony, że mogę nazywać cię swoim bratem. Wszelki zaszczyt należy się Hybrydzie. Służmy Hybrydzie. Nie zawiodę cię. Nie pozwolę, by jego porażka nas dotknęła. Okej. Twoja dawna siła i rozsądek cię opuścili. Ostatnio nabrałem mocną ochotę na powrót do przeszłości. Back to the Future, 1, 2, 3, fajna, super. Może dzisiaj 1 skatuję. Arx mnie nie lubi. Nie zostanę z tobą, jeśli nie opanujesz swoich słabości. Nie możesz jeszcze stawić czoła Kalaxowi, ale jesteś gotowy na kolejne ważne kroki. Jakie? Pamiętaj o naszym sojuszu. Tak. Dopilnuję, by nasi żołnierze nie sprawiali ci żadnych kłopotów. Nie mogę ofiarować ci więcej. Możemy handlować i wymieniać się dobrymi radami,
Tego się spodziewałem. 200. Dobrze się spisałeś, ale powinieneś zachować ostrożność. Powiem ci jednak, jak mógłbyś przybliżyć. Jeden z moich agentów doniósł mi, że zbuntowany Eleksetor Zardom ukrywa się w północno-wschodniej Abesie. Ja Zardoma nie, już nie zabiję. Tam ukrytą bazę. Skoro on także jest ścigany przez hybrydę, aha, być może zgodzi ci się pomóc. Na pewno poradzi ci, jak pozbyć się Eleksetorów bez konieczności wykonania całej armii. Będziesz jednak sam musiał zdecydować, czy możesz mu ufać. Tak. Wszyscy Eleksetorzy zasługują wyłącznie na śmierć. Niekoniecznie. Spadek oziębłości? Wciąż może ci się... Właśnie powiedziałem, że chcę zabić dlaczego wszystkich Eleksetorów. Oziębłość, spadek. Eleksetora przy życiu. Non comprende tej gry, w ogóle nie kumam, nie? Mógłby stanowić zagrożenie. Nie wiem, co mam o nim myśleć. Zawsze był wiernym Eleksetorem, a jednak uciekł z Ksakoru. Dlatego cię do niego wysłałem. Po części byś załatwił swoje sprawy, lecz także... byś poznał jego intencje. Tak, dokładnie, si. Byłem przy mentą. Zardom jest samotnym wilkiem, jak ty. Dobry aktor. Czy nadal posiada umiejętności, które zyskał dzięki Eleksowi? Nie wykazał zainteresowania wobec naszej sprawy. Może uda ci się odkryć, jakimi mocami wciąż dysponuje? No. Właściwie, to gdyby mnie zabił, mógłbyś oszacować jego siłę. Rozmowa z nim na pewno ci się przyda. Poza tym dowiemy się, co powinniśmy zrobić, gdyby kiedykolwiek postanowił wystąpić przeciwko nam. To rozwiązanie dobre dla wszystkich. Czemu Zardom miałby mi pomóc? Podejrzewamy, że Zardom planuje wrócić z wygnania i udać się do Ksakoru. Zardom wciąż rozmyśla o czasach, zanim hybryda przejął władzę. Zaoferuj swoje usługi Zardomowi. Twoja reputacja na pewno sprawi, że zwróci na ciebie uwagę. O czym myśli hybryda? Z pewnością wie, że przetrwałem. A jednak jakimś cudem tu jestem. Żyję, oddycham i sprzeciwiam się dyrektywie. Hybryda rozkazuje. Cały Eleks musi trafić do niej. Moja lojalność, moje życie należą do niego. Bo hybryda widzi wszystko. A zatem, czemu pozwolił mi żyć? Czy nadal jestem częścią planu? A może za wyłączenie wysłał mnie na śmierć z rąk mojego brata przed wypadkiem wszystko. Konwentera powinna być niezła kasa. Hybryda miał odpowiedzieć na wszystko. Kasa. Teraz mam tylko jedną szansę na poznanie odpowiedzi. Muszę znaleźć Kalaxa. O, dopiero rozdział drugi. Uela Boga, ja już mam z 20 godzin gry. Ja pierdolę. Non comprende. Dopiero rozdział drugi jest, tak? 10k, no 10k za włączenie konwentera, to jest misja główna, nie? Bardzo ciężka w ogóle, mamy rozdział drugi w ogóle. Tutaj stałem, a teraz gdzie stoję? W Here I Am. Tutaj stoję. Dobra, okej, okay. A tutaj była przed chwilką ikonka, dobra, nieważne. Jest drugi rozdział, mianowicie rozumiem, że z drugim rozdziałem bardzo łatwo jest to sprawdzić, gdzie jest Dolina Wyklętych. Nie. Pojawiają się nowe potworki, tak? Tak. Ale to jeden. Tylko, aż. A nie, przepraszam, nawet dwa. Uwaga! No to jakieś tam nowe potwory się pojawiły. Okej, okay, dobra, czyli mamy drugi rozdział z nowymi potworami, czyli trochę będzie można tutaj pochodzić i postrzelać, ale nic tak naprawdę ciekawego tutaj nie ma. Szósteczka poproszę. Nie, tutaj nie ma nic. Nie, tam pięć potworów na krzyż. Dobra, od czego by tutaj staruszek, cierpliwość, główne misje same mamy. Konwenter w południowej Abesie. Chciałbym go wyłączyć w ogóle. Co, mam go wyłączyć? Czy tu Sestak ogarnia kuwetę?
Mogę dowództwo zaproponować Zardomowi, Sestakowi, Toraldowi, Ragnarowi lub Loganowi. Dobra, lecimy do południowej Abessy, wyłączyć ten badziewny konwenter. Zaraz zobaczymy. Chciałbym się do Ignadonu tepnąć. Dobra. Chciałbym się tepnąć do Ignadonu i zobaczyć w ogóle, o co tu chodzi. Na pewno są jakieś nowe misje. To na 100%, tylko ciekawe jakie. I znowu będę 20 godzin grał na poboczu. To jest Kerax, a nie Kalax. Powiedziałem ci, porozmawiaj z Sestakiem. Jest w konwerterze w nasz... Nie powiedziałeś mi tego, bo nie rozmawialiśmy wcześniej, chłopie, tak więc ogar. Czyli Sestak kazał mi wyłączyć konwenter, w którym on właśnie jest, tak? W którym on siedzi. Aż tak bardzo dupy mu się nie chce ruszyć, bo nie rozumiem. Czy po prostu nie umie wcisnąć enter? Siema. No dobra, lecimy. Chodź, Arks. Tutaj nie ma nikogo. Tutorial, jak włączyć te konwentery. Ja włączę te konwentery teraz, bo mi się wydaje, że to jest bardzo dobra. Teraz bardzo dobra czasa teraz na to, żeby to wyłączyć. Day. Fajnie, pole ochronne. To jest bardzo drogie. To fajnie się sprzedaje, bo to tam chyba stówkę kosztuje ponad. Znaczy kosztuje więcej, tylko że by to sprzedać. Stóweczkę. Separatysta handlarz. Super. Pilot do drona. Alex w czystej formie. Jak stworzyć? To już widzę, to już wiem. 60, 40, 40. Już mam 2700. Jeszcze ile brakuje? 18? Ja nic... Co psuję? Karabin plazmowy PT-3. To. Ej, ale to w ogóle jest co innego. Okej, ciekawe, czy będzie lepszy, jak go trochę poogarniam. Aha, dobra, czyli coś się dzieje, tak? Coś można zepsuć. Dobrze wiedzieć i grać ze świadomością, że można coś zepsuć. Nie może tutaj tak być. Wchodzę do... Mam nadzieję, że nie będą mieli focha. Ja tam się nie znam. No jest trochę tych zapisów. Na wszelki wypadek zapiszę. Przed włączeniem konwentera. Tak, na wszelki wypadek. Której ulegam bardzo łatwo. Dawaj. A kto mnie tu może atakować za wyłączenie konwenterów? Powinni być mi wdzięczni. Tysiąc punktów doświadczenia.
Jeszcze trzeba by było go wysadzić w powietrze. Mogę go włączyć? Nie, nie mogę go włączyć z powrotem, lol. Coś tam było takiego dziwnego zielonego na górze. Hop, 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 hop. W pierwszym konwenterze poznaliśmy Falka, tak? Który siedział na dachu. Łatwizna. Łatwizna. Mały napój aleksowy, super, przyda się. Halo, panie Sestak, wyłączyłem konwenter. Halo, halo. Wow. No mówiłem, że tutaj coś zielonego widziałem. Królewski ten szczaf jest. Nie, złoty jakiś... Złoty szeptuch. Najsik. Uii. Nie znam. Co to było? Lampa naftowa. Ktoś przyszedł na super mega randkę na ten... nad konwenter. Ej, was to już nie powinno być w ogóle. Dobrze. Nie wiem, czy nie czekają nas tu kłopoty. Nie, tam kłopoty, tam jakie kłopoty, zobacz, konwenter włączony. Everything under control, kurde, my friend. O. Konwerter w południowej abyssie został zdezaktywowany. To mocny cios dla hybrydy. Nieważne, do czego potrzebuje tego Eleksu. Założę się, że Xakor już szykuje odpowiedź. Przygotujemy się na atak na Lodowy Pałac. A co z innymi konwerterami? To twoje zadanie. Wiesz, jak je dezaktywować. Utrata każdego z nich znacznie osłabi Xakor. Wydaje mi się, że powstrzymanie napływu Eleksu do Xakoru okaże się korzystne dla strategicznego punktu widzenia. Kilka dni temu Kalax został... Dobra, to już powiedziałeś, że został... Że został wezwany do pałacu. No i mam dylemat. Mam wyłączyć wszystkie konwentery, to co ja mam sobie pamiętać, który wyłączyłem, a który nie? To był konwenter w południowej Abessie. Tutaj jest w północnej, tak? Abessie, nie, to nie jest konwenter. Konwenter w zachodnim Xakorze. Tu jest konwenter w północnej Abessie. Południowa Abessa, północna Abessa. Dobra, no to powyłączamy konwentery w Abessie. Aż tak chyba nie jest źle. Tutaj też byłem, to też może jakieś 1-2 potworki góra. Będą, nie ma nawet nikogo, zobaczcie. O. Nie wce... Dobry ten myczek, jest fajny. Ci podoba. Teraz będzie północna Bessa. Nie ma chyba wschodniej i zachodniej. Hop. Big. Back. Big book. Backpack. Back.
Nie, no bo to będzie północna i południowa Abessa. Tu będzie konwenter w Edanie, bo konwenter w Edanie jest tylko jeden. Tu też by było północny, południowy Edan. Konwenter w Tawarze też jest tylko jeden. I konwentera w Ignadonie nie ma chyba. Jest tutaj konwenter w Ignadonie. I ten można by było wyłączyć jeszcze, ale ten jest obudowany jakoś. Ulele. I tu jeszcze konwenter. Konwenter jest w... Konwenter w zachodnim Ksakorze. Konwenter we wschodnim Ksakorze. Dobra, wyłączamy go tak czy siak. Zostanie jeszcze Edan. I Tawar. I te, które nie mam odkrytych. Ignadonu nie mam odkrytego i Ksakoru nie mam odkrytego. Chociaż czy teraz iść chodzić do, po Ksakorze? No mech. O ile, o wiele, chyba jeszcze za wcześnie troszkę. Chciałbym się dochrapać naprawdę do tej fajnej tutaj, no 2700 dopiero. Do tej fajnej zbroi chciałbym się dochrapać, no nie powiem. Co, jeszcze wyżej mam wejść? Dobra. Gdzie jest ten komputer? Jak on to robi, tak się tepa, tepie, pip, pip, pip. Wpadłem jeszcze na jeden mega, mega pomysł, który zaraz się okaże do dupy, spokojnie, bez nerwów. Pata, 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 pata. Będą płakać smerwy, bo się posklejały. Będą teraz całe życie pociąg udawały. A dlaczego mieliby wszyscy mnie bić? Halo, jestem grzeczny. Pomagam wszystkim. What the? Dobra, weź już to. Co to w ogóle było? Co to za niesubordynacja? Halo? Ej. Dawno nie grałem na PSP tak swoją drogą. Odkupiciel, jakaś dziwna broń. Piętnaście. Dwanaście. Notatki z badań. Dzień pierwszy. Po miesiącach poszukiwań wreszcie udało mi się stworzyć idealne połączenie. Którą notatkę? Zobaczymy, czy rozwiążą się zgodnie z moimi oczekiwaniami. Dzień 10. Moje maleństwa rosną i kwitną. Tak, to dobra. Słońce i troska, opieka zrobiły swoje. Plaga. Obrzydliwe szkodniki całkowicie zniszczyły moje dzieło. Przygotowuję mieszankę pestycydów, by się nimi rozprawić. Pozbędę się ich, a potem posadzę kolejną partię. Może nie ten konwenter? Odkupiciel. Pa, 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 pa. Inteligencja 65. Kurw. Będą płakać smerfy, bo się posklejały. Dobra. Nie. Łopanie dobre jak chleb. Dobra, teraz wszystkie siły. Wszystkie siły zostają właśnie skumulowane na to. Nie, nie, don't do this. Don't do that. Do... Wow. Ja myślałem, że już sobie chyba wszystko wyjaśniliśmy. Za to
Przecież tu nie konia ma, chłopie. Myślałem, że tam jakiegoś Alexa sobie posprzątam. Dobra, nieważne. Silny napój Alexowy, jeden punkt umiejętności poproszę. Punkty atrybutów plus 2. Raz, dwa, trzy. Okej. Mam 6 małych napoi Alexowych. Czyli mamy konwentery w Abessie załatwione, tak? Został konwenter w Edanie. Zaraz do niego przejdziemy. Zanim wyrazisz opinię, zapoznaj się z faktami. Im więcej ich umrze, jakbym chciał tego odkupiciela jeszcze można zrzucić w gniazdo. Jakbym go chciał ulepszyć. Ktoś musi wiedzieć, co tak naprawdę się dzieje. 97. Ale nie będę musiał wrzucać nic w inteligencję, tylko w zręczność, co i tak wrzucam w zręczność. Niektóre rzeczy wymagają czasu. Kurde, ile kasy. Siły obronne wszystko utrudniają. Powtórz to, a popamiętasz. No i to jest dylemat. Trudno tam dotrzeć. Inteligencji mi brakuje. Przyznaj, że wszechserca zmieniają oblicze Magalana. Podobno albowie zwiewali w popłochu. On ma puls elektromagnetyczny, a to ma kulę plazmy. Nie powinniśmy polegać na innych. Żeby wygrać, trzeba próbować. Ej, tu są tylko po... tu są tylko zepsute... Kula plazmy jest tutaj przy kulce, a puls elektromagnetyczny jest przy tym wybuchu, powiedzmy. A to jest na odwrót. Puls elektromagnetyczny jest przy kulce, a kula plazmy jest przy wybuchu. To jest to samo. Miliony ludzi korzystały z technologii, do której my nie mamy dostępu. Plotki to jedno, fakty... Dobra, zostawię go na wszelki wypadek. Jeszcze go zostawię, dobra. Wiele już na nas czekało. Bo ja nie wiem, czy bardziej nie będzie mi się opłacało pójść w tego, a punkty wrzucić w zręczność. Przyznaj, że wszechserca zmieniają oblicze Magalana. Im więcej ich umrze, tym lepiej dla reszty świata. To może się udać. Plecisz bez sensu. Ale i tak muszę zrobić napój Alexowy. Na pewno to jeszcze nie wszystko. Z małych napoi Alexowych sobie zrobię. Ktoś musi wiedzieć, co tak naprawdę się dzieje. Nie mamy szans, jeśli nie będziemy współpracować. Zobaczmy, co jest w konwenterze w Edanie. Coś tam widziałem, ale chyba mi się tylko wydawało. Jest jeszcze... po prostu też... Większe potwory po prostu się zrespiły w drugim akcie, rozdziale. Rozdział, akt, co tu jest, nie pamiętam. Okej. Okay. I tyle. Co to jest? To jest zły dron? Zły dron. Niesamowite urządzenie. Zdobycz kleryków, którą albowie przenieśli na zupełnie inny poziom. Okej, wydawało mi się, że tych wszystkich zabiłem. Zniszczyli. Cholerni zakochani w drzewach zacofańcy. Nie ma tutaj tych robotów. Podobało im się umieranie w jego wnętrzu. Postęp wymaga poświęcenia. A jest ten robocik, dobra. Robocik daje dużo expa. Wow. Komórka energetyczna, Eks w czystej formie, fajnie. Dobra, i tyle by było tego. Dobra, idziemy wyłączyć ten konwenter i zobaczymy, co jest na jego szczycie. Tam nie chodzą albowie? Ja dobrze widziałem? Czy tylko źle widziałem? Luzik, tylko źle widziałem. Trudno. Chciałem dobrze. Myślałem, że po prostu ich się pozbędziemy teraz. Teraz punktów PDK potrzebuję jak
powietrza dużą, bardzo, weryb dużą. Fajna ta broń musi być, ale w inteligencję nie. Już wolę tą zupgrade'ować, którą mam i pójść w zręczność. Nie powinniśmy zostać. Przecież to jest jak... Okej, to jest pierwszy konwenter, do którego mieliśmy, że tak powiem, okazję wejść. Nie da się wejść do tego, dopóki się nie otworzy, jest niewidzialna ściana. Mech. Nie, po prostu co tu teraz dalej robić? Chciałbym powyłączać te konwentery, a co, jak wyłączę konwentery, to jakaś... Zresztą i tak wszystkich nie wyłączę, bo w Ignadonie nie mam konwentera odkrytego. Ciekawi mnie, co jest na jego szczycie. Nie to. No bo co tu dalej robić? Nie mam już żadnych praktycznie zadań pobocznych, które by mnie w ogóle interesowały. Aha, dobra. On chyba nie działa, ten konwenter. Czyli Eden odpada. Tawar. Tutaj też wszystkich pozabijałem już wcześniej. Wow! A wziął się jednak. Jakiś uchował, ale jakim cudem? A to sorry, to w ogóle nie widziałem. To oni musieli się zrespić chyba z misją. Na 100% byłem w tym konwenterze. Jeszcze mnie tak mocno smyrnął. Dobrze, trochę punktów doświadczenia się przyda. Nieprawdaż. Chodź. Wezmę na wszelki wypadek. Kurde, chciałbym upgrade'ować tą brońkę. Ona fajna by była. 97 punktów obrażeń by zabierała. O, no to faktycznie ktoś jeszcze jest. Nie no, dałbym sobie rękę uciąć, że byłem w tym konwenterze. Ale patrząc na to, to chyba nie. A, dobra, te wariaty są na górze. Nie, pilot do drona jest? Nie było mnie chyba tutaj. Hakuj. Nie wiem, 7, 4, 5, nie wiem, 9, 2, 3, enter. O kurde. 3, 7, 9. Hehehe. Dobra, F5. Tutaj nie ma nic ciekawego. Wzmacniacz energii jakiś podniosłem, nie wiem po co, dla kogo. Okej, okay, dobra. Dla kogoś podniosłem wzmacniacz energii. I tu chyba ktoś będzie. Wow. Dowódca albów był. Wow. Robot. Dobra, była. Ale exit miał. To się przyda. Nie, to mnie nie było w tym konwenterze faktycznie. A za niego dostałem 2160, a nie 1080. Konwenter wydania już nie działał. Dwa konwentery w Abeście. I teraz tawar. Został Ignadon. I dwa... 7 konwenterów jest, tak? Okej. Okay. I dwa w Ksakorze, ale zanim dojdę do Ksakoru, to nie. Dobra, i na górę, i to samo jest. Zobaczymy, co będzie tutaj na tym. Zobaczymy, co będzie na tym, w tym konwenterze. Jest tu coś? Ktoś? Tam byli. Nie ma.
czy coś? Coś? Gdzieś? Coś? Gdzieś? Ktoś? Nie. Alex. Eleksy i małe te napoje eleksowe, super. Trochę zaoszczędzę. Na dole to i tak mi nic nie da, super widok. Tam jeszcze trochę doświadczenia widzę chodzi. I nie tylko. Zawsze to 63 do przodu, nie? Ale od chłodu nie mam żadnego nic, co by mnie... Poczekam tu. Dobra. Ale Alex... O! O! Ja się szybko z nim zabawię. Dobra. Dołącza do mnie Arx. Nie, no i tyle. No i siema, no i cześć. Chodź, Arx, nie świruj. Alex w czystej formie mi jest potrzebny, żeby zupgrade'ować ten pisztulet. I co teraz? Poszedłbym do tego konwentera. No mam trochę tych atrybutów, no. Zręczność, no kurczę, inteligencja. Ile tam? 65, tak? No miałbym akurat. Nie. Miałbym akurat, żeby tam tą brońkę założyć. Ale wolałbym chyba wrzucić w zręczność. 7 punktów. 77, a ile potrzeba, żeby to ogarnąć? 85. No to parę leveli jeszcze. Nawet nie wiem, czy dotrwam do końca gry, żeby to ogarnąć. A to tylko 10% więcej będzie. Już lepiej chyba pójść w to. A w ogóle ja i tak się muszę stąd teleportować. Zobaczmy, czy jakieś misje w ogóle dadzą nowe. Tutaj mamy administrację. Nieważne, co powiedzą. Ja nie pisałem. Tak, dobrze mówiłem? Siedziba sugestorów. Coś w nowym akcie się podziało? Halo? Mordeczko? Nie. Mogę. Jednoosobowa armia, brakuje mi budowy, tak? Zwiększa ilość obrażeń podczas samotnych podróży. To było fajne. Inteligencji mi brakuje, żeby falę mocy dać, tak? Obrażenia 40 tylko. Jakoś nie czuję potrzeby, żeby to dawać, brać w ogóle. Jeszcze jedną rzecz chciałbym sprawdzić. Jak już tu jestem, to jeszcze jedna rzecz i idziemy dalej na kolejny konwenter. Nie, to speedrunu to mi daleko, nigdy w tym nie umiałem. Tak? Karabin plazmowy PT3. Trzymaj to. To mi do niczego. Mało kas. Strasznie mało kas. Nawet na... A nie, na hełm. A to ten hełm jest. 4750. No na hełm to bym się tam doskrobał może jakoś.
Kurczaki, no. Nie, inaczej. Inaczej. Już wolę teraz, jak już tu jestem, zaupgradeować tą broń. To było tam. Muszę zobaczyć dokładnie, czego mi brakowało. Będą płakać smerfy, bo się posklejają. Dobra. Dawaj, chodź. Jeszcze raz. Pyk. 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 Okej. Okay. Elex w czystej formie. 10 sztuk. Zapas potężnej energii umysłu. Mogę sobie zrobić. Zapas potężnej energii umysłu mogę sobie zrobić. Ale kurde, Elex to chce aż. Zapas silnej energii w umysłu. No to się robi z rudy żelaza i z elektrozłomu. Zapas potężnej energii umysłu. 11 aż. Jeszcze trzech mi brakuje. Jeszcze trzech. Akurat. I Elex w czystej formie. Kasę na Elex i kasę na upgrade. Teraz pytanie, czy to upgrade'ować? Bo zaraz się potknę o lepszą po prostu. Jeszcze tutaj mogę wrzucić ten. To jeszcze mogę wrzucić. Dobra, to tylko mi brakuje Elexu i kasy. Elexu w czystej formie. Czekaj, bo ja tędy przyszedłem. I tutaj dokładnie. Jakie ty masz pukawki? Kalabin laserowy, tak? Dwa. Kalabin laserowy, karabin plazmowy PT3. On ma 40 na wejściu. Nie rozumiem. Karabin plazmowy. Kurczaki. Karabin plazmowy albo laserowy. No to w plazmówki będę szedł. No jeszcze mam tego opór. Dobra, na razie sobie zostawię. Trzeba trochę zdobyć. Trzeba trochę Elexu zdobyć. Hangar i na zachód. Samolot albo przestrzeni, żeby wystartować. Oto kolejna zaleta, którą daje Elex. One latają na Elex. Kurczaki. O! Hello! Tutaj! No jedziesz z nim. No, dajesz. No. Pięknie. Wow. Wow, jeszcze jeden? Dobra, ja się za bardzo z wami cackam. Prawie zginąłem. Ja, za dużo zabawy. Za dużo zabawy w to włączyłem. Dobra, nieważne. To smażone mięso już mało daje. Bardzo mało daje to smażone mięso. Mięso.
Dobra. Jeszcze jeden konwenter został. Jakbym się teraz stepnął do sestaka, do świstaka i powiedział mu: ej, Mortko, wyłączyłem trzy konwentery. Ciekawe, czy mi... O, nie, ja z tobą tutaj nie walczę. Z tobą tutaj nie walczę. Nie ma opcji. Najsik. Halo. O, kolejny tam jest? Będą pokazy smurfy. Dobra, jest tylko strzeloć. Dużo jest tych tutaj dziwnych tych golemów, czyli ten kolejny poziom, dziękuję. Ja tutaj byłem. Wyczyściłem to. Dobrze. Te golemy mają nieadekwatną moc do swojego, że tak powiem, do PTK, które dają. 29 level, 43 punkty atrybutów. Nie wiem, na co zbierać tak naprawdę. Nie wiem. Jakoś nie czuję, że czegoś mi brakuje tutaj. Ale przyjdzie taki czas. Że dostanę jakąś misję, której nie będę mógł zrobić, tak jak wtedy było z tymi albami pod mostem. Ile to czasu trzeba było w ogóle grać? O, jakieś skrzydło w ogóle. Ile to czasu trzeba było grać, żeby w ogóle ogarnąć tą misję? Ona w ogóle nie miała podejścia wtedy. O, oblatywacz poleciał nad konwenterem. Uff. Widać konwenter już. Co to jest? Metalowy złom. Myślałem, że jakiś fajny pistolet. A tu nie. Może coś fajnego na... Może coś fajnego na konwenterze będzie. Jak to rozumiem, myślałem, że mały zielony kamień. O! Jakieś... Kurde, że tutaj ktoś chodził i robił takie... Poręcze to też dziwne. Alex. Mówiłem, że już będzie z górki. Jak już się dołączy do kleryków i zdobędzie się ostatnią rangę, to jest z góreczki. To już po prostu gra. Nie trzeba uciekać, tylko po prostu szczelosz. Normalnie to bym go robił 5 minut. Tam ci biegają po jeziorze. Jakimś dziwnym. Alexit mod. Ano. Dobra, tutaj będzie, widzę, walka. Nie wiem, co to było, ale nieważne. Ej, myślałem, że to teleport jest. Jest tu ktoś? Halo? Anybody home? Hello? To jakieś przejście tam było. Nieważne. Na murach też nie ma nikogo. O, tepek. Teleporter, konwenter w Ignadonie. Śnieżny pazur. Tutaj.
O, 90 punktów. Sporo. Nie powiem. 90 PDK. Chodźcie tutaj wszyscy. Tutaj! No, wywołałem tam wojnę. Wyglądało to, jakby się potykał własne nogi. Jeszcze powinna być taka umiejka, która sprawia to, że po zabiciu wroga wszystkie jego bebechy trafiają od razu do eku. Że nie trzeba do nich podbiegać. Gdzie to tak było? A to w Asasynach tak było. Że jak kogoś eliminowaliśmy poprzez podejście do niego i ciche zabójstwo bliskie ostrzem, to... to automatycznie go ograbialiśmy. Ale ten konwenter jest zamknięty na głucho. Potrzebuję klucza. Oho. On w ogóle działa? Działa. Albowie poszli na zakupy, kurwa, pojechali do Tesco. I zamknęli chałupę. Dobra, nieważne, nie wejdziemy tu. Chyba, że Sestak będzie miał coś do powiedzenia mądrego. No, mody na pewno są jakieś takie, ale kurde, jakoś tak nie potrafię na modach. Jakieś tam upiększające grafikę, ok. Nie ma z tym żadnego problemu. Na przykład w Wiedźminie 3 bawiłem się mega z takim modem, który sprawia, że ciemny las faktycznie był ciemny. Że bez pochodni w las nie wychodź. Bardzo fajny mod. Nic mi nie powie. To spadaj. Mówi, że mam powyłączać wszystkie konwentery, a konwenter w Ignadonie zamknięty na 4 spusty. Co za pajac. Idę zobaczyć tego staruszka. Jakby tu do niego dojść. Tu? Some shit like that, tutaj? Jakoś nie przepadam za modami. Nexus moda to już nawet nie mogę się zalogować, bo weszła dwuetapowa... Przy zakładaniu konta chyba trzeba podać numer telefonu, na który przychodzi SMS z kodem. Zmieniłem numer telefonu i przychodzi SMS na ten stary numer telefonu, do którego nie mam dostępu. I pisanie im maili, że chcę odzyskać konto, jest bezskuteczne. Tutaj. Nadchodzę. Przygotuj się. Jest tak średnio, bym powiedział. O, siema. Ignadon. Pewnego dnia Magalan połknie Kalana i wszystkich jego wyznawców. Im szybciej, im lepiej. Zasuwając filmki, no. Ona jego. Tak, chyba tak. No i w ogóle tam jakieś... Nie chcę się wypowiadać w ogóle na ten temat. Zbyt mocno śliski. A co oni tak w kupie chodzą? Zbyt mocno śliski temat jest. Ja tu sobie. To jakbyś wcelował, to byś zrobił. O, tam jest jakiś ziomek. Śmieszny. Robot bojowy, ale na biało. Ui! A może to jest na roboty? A widzisz. Impuls elektromagnetyczny. Może to jest właśnie na roboty?
Wiesz, to jest zbyt poprawnie polityczny i tak dalej temat, tak więc tutaj nie chcę się wypowiadać. Po pierwsze się na tym nie znam, a po drugie nie znam się. Niech się wołają jak chcą, niech robią co chcą. Gdzie ja idę w ogóle? Super, pada ten śnieg. Fajny jest ten efekt w ogóle, lubię Alexa, fajnie mi się w to gra. I w ogóle takie tam. To się normalnie snajperka robi. Atakuje! Ej, nie podniosłeś nic. Zęby i kość, to nie, to ja, mnie interesuje tylko i wyłącznie surowe mięso. O, do nich trzeba jakoś tam doskoczać. Doskoczać trzeba. Młot Kalana, ojej. Czyli tutaj rozumiem, że impreza niezła była. Lipa, 33. Oj, też się przykitrali. Nie rób mi tego, do tu trzeba jakoś wejść. Mamy filmowa własność i będzie albo tędy. Tu i tu. A? Teleporty już chyba wszystkie mam otwarte tutaj, że tak powiem, no, wszystkie dobrze, bardzo dobrze, wszystkie. Już tylko Xakor został. Czyli co? Czyli końcóweczka. Hello. It's me. Dobra. F5, dwójeczka, lecimy. Tutaj zauważyłem, że nie ma coś takiego, jak żeby wszedł jakiś krytyk czy coś. Po prostu masz 40, powiedzmy, obrażeń, to będziesz miał 40 obrażeń. Też tak dziwnie. No w łepek to fajnie by było strafić. Hello. Hello. Ktoś w domu jest? Ty się nie odzywaj, ja będę gadał. Się nie odzywaj. Cześć. Pożycz. A co masz w plecaku tutaj? Papier toaletowy. Chyba się nie obrazi. On nie wygląda jakby czerpał przyjemność z trzywarstwowego welwetu. Tak więc tutaj twardy chłop. Pewnie papierem ściernym. Ja dzwonię, ty mówisz, no. A ty słuchaj, jak miał grubę na imię? Dobra, nie ma nic. Nie ma nic, co by mnie nie interesowało. Poza jakąś tą dziwną maszyną i recepturą. Jak stworzyć eliksir z Alexem? Mam F5 z Zardom. Nawet najwięksi upadali, kiedy odebrano im moc Alexu. Zardom. Kiedyś zaufany doradca pierwszego Alexetora. A teraz? Tutaj. Poza Xakorem. Oddzielony od Alexu, który dawał ci siłę. Wiele tygodni przeleżałem z gorączką, ogarnięty wizjami. Alex, który mnie napędzał, przestawał działać. O kurde, Stardas. Nauczyłem się z tym żyć. Pomimo odstawienia jestem dokładnie tym, kim byłem, Jax. Ale ty, dowódca? Twój wygląd sugeruje, że nie jest z tobą zbyt dobrze. Czyżby odkrycie emocji i wolnej woli źle podziałało na wielkiego dowódcę, Jaxa? Mhm.
Nie dzieje się nic, czego bym nie kontrolował. Nie mam powodu być... Wzrost ociepłości. Obaj jesteśmy renegatami, wyrzutkami, ściganymi przez Zardas. Powinniśmy sobie ufać. Możliwe. Mój oblatywacz został zestrzelony. Kalax doniósł, że nie wykonałem misji i ciąży na mnie wyrok śmierci. Mimo to żyję. Chcę poznać prawdę. Dowiedzieć się, dlaczego stało się to, co się stało. Mam nadzieję, że pomożesz mi znaleźć odpowiedź. Mam ci pomóc? A co twoim zdaniem mogę zrobić? Okej. Okay. Potrzebuję broni i sposobu, aby stać się silniejszym w walce. Dobra. Potrzebuję broni i sposobu, by stać się silniejszym w walce. Odstawienie Eleksu nas osłabiło. Może coś ciekawego da, albo powie. Musisz rozsądnie wydatkować swój czas i swoją siłę. Okej. Dlaczego cię wygnano? Byłeś Eleksetorem, a mimo tego opuściłeś Ksakor. Dlaczego? To przecież najwyższe stanowisko i wielki honor dla każdego Alba. Nie mogłem podążać ścieżką obraną przez Tareka pierwszego Eleksetora i pozostałych Eleksetorów. Jego umysł jest zatruty. Nie jest w stanie dostrzec szerszej perspektywy. A jaka jest ta szersza perspektywa? Spędziłeś wystarczająco dużo czasu poza Ksakorem. Z pewnością inaczej patrzysz na dyrektywę. No tak. Ale wybrałem wygnanie, by nie musieć brać udziału w takich dyskusjach. Może kiedyś przyjdzie czas, bym się wypowiedział. Ale jeszcze nie dziś. Mam tu swoje miejsce i chcę żyć w spokoju. Okej. Okay. Współpracujesz z wolnymi ludźmi? Z niektórymi. Oceniają cię według tego, co robiłeś jako Eleksetor. Boją się ciebie? Tak. Jak powiedziałem, początki nie były łatwe. Niektórzy mnie rozpoznawali, ale przed większością udało mi się zataić to, kim jestem. Chcę żyć w spokoju. Mhm. Pomóż mi dotrzeć do Lodowego Pałacu. Wiesz, że wstęp tam mają tylko wybrani. Jeśli nie znasz kodu zabezpieczającego, nie uda ci się pokonać nawet pierwszego muru obronnego. Systemy obronne zabiją cię, zanim jeszcze zbliżysz się do pałacu. Wtedy dam ci kod dostępu. A kto ci go da? Każdy Alp, który cię rozpozna, uzna cię za renegata i natychmiast zaatakuje. Bez walki z własnymi ludźmi nie zdobędziesz kodu. Mm. Gothic 3. No bo w Gothicu 3 nie ma magii runicznej. Ale też dziwne, nie? Że zniszczył magię. Ale sam miał. Dobra. Poczekaj. Jedziemy tak. Uczucia i poczucie winy są bez znaczenia. To żołnierze. Jeśli zginą, to dlatego, że będą wypełniali swoje obowiązki. Tacy jesteśmy. Zawzięci. Ale logiczni. Nie zmienia to jednak. Wzrost oziębłości. Wiedziałem, że tak że będzie. Będziesz musiał nakłonić żołnierzy do opuszczenia stanowisk w Ksakorze. Ci, którzy wysyłają na ziemię wolnych ludzi, raczej nie znają kodu dostępu do wewnętrznych komnat Lodowego Pałacu. Ale chyba wiesz o tym więcej niż ja, dowódco. Bezpieczeństwo Lodowego Pałacu ma dla Albów duże znaczenie. Co może sprawić, że oddziały opuszczą Ksakor? Dyrektywa. Wielki plan i nadrzędny cel wszystkich Albów. Nieprzerwana ekstrakcja Eleksu. Tylko znaczące uchybienia w realizacji założeń dyrektywy mogą ich sprowokować do masowego opuszczania pozycji. Jedyne, co moim zdaniem powstrzyma stałe dostawy Eleksu do pałacu, to zniszczenie lub dezaktywowanie konwerterów. Logiczne. Mhm. Konwertery są dobrze strzeżone. Tak sądzę. Jednak wpływy Albów na terenach należących do wolnych ludzi są coraz słabsze. Od kiedy ludzie zaczęli lepiej się organizować, niektóre z konwerterów wymagają przeglądu albo zostały odłączone, tak
Jednak no, ten wydanie jednak był odłączony faktycznie. Dostawy do pałacu nie ulegną przerwaniu. Okej. Okay. Już ci powiedziałem. My chcesz... Dlaczego? Dobra. Nie mam powodu, by myśleć to, co pisz, ufam mu. Nie wa... Jak niby mam rozpoznać... Zrośnie się włości. Jeden alp przeciw całemu Ksakorowi. To oczywiste, że coś ukrywasz. Mówisz o odstawieniu Eleksu i nękających cię wątpliwościach. Tymczasem twoja postawa, twoja pewność siebie sugerują coś zgoła innego. Przestań kłamać. Obaj znamy prawdę, Zardomie. Po opuszczeniu Ksakoru nie przestałeś brać Eleksu. Znalazłeś własne źródło i utrzymałeś swoją siłę. Nadal potrafisz rzucać zaklęcia. To nie ja udaję kogoś, kim nie jestem, dowódco. Okay. Co tu robisz tak naprawdę, Zardomie? Czego chcesz, Też będzie. Wszyscy musimy znaleźć własną drogę w zmieniającym się świecie. Ukończono, staruszek. Doświadczenie 432. Ojejku. Więc przyznajesz, że zachowałeś moce? Jeśli uważasz, że mam wystarczająco dużo eleksu, by zachować swoją dawną siłę, mylisz się. Tak, nadal biorę czysty eleks, ale mam go tylko tyle, by ograniczyć skutki odstawienia. Okay. Jeśli chcesz znaleźć magię poza Ksakorem, powinieneś zacząć od berserków w Edanie. Czy magia berserków jest równie silna, co magia albów? Niektóre z ich zakręć są wiem, znają, dlatego też już miałem kończyć. 21.15, 21.30. Jest czarodziejka na tyle silna, piesełki, by walczyć Meinen z piesełkiem. Jako członkini frakcji berserków, mieszkająca poza granicami Edanu, może być o wiele bardziej otwarta na świat niż ci ściśle przestrzegający prawa. O kurczaczki, planujesz wojnę. O, dużo, dużo do powiedzenia ma. Widać, si. Że przestałeś już być albem. Ty, jak oceniasz? Jak oceniam? Nie jesteś już dowódcą, którym byłeś w Ksakorze. Najprawdopodobniej oddziały przygotowują. W takim wypadku lepiej nie stać na linii ognia. Jaką ja mam w ogóle tutaj osiągłość intuicyjną? 43 punkty atrybutów. Powiem szczerze, nie wiem, w co wrzucać. Trochę eleksu by się przydało, żeby jednak, żeby jednak z tą brońkę zupgrade'ować tą, którą mam na plecach i całą grę spędzę z jedną bronią. Jutro też będzie w stream, tak powiem szczerze, tak więc jutro też bym chciał was zaprosić oczywiście, tak w okolicach późniejszych, tak więc w okolicach 19:30 max o 20:00, tak na godzinkę czy dwie znowu wskoczę. Jak widzicie, Alex brnie do szybkiego, rychłego końca. Chciałbym go zakończyć może jeszcze w tym tygodniu, to jest możliwe, nie wiem. Fajnie by było i zacząć GTA 3 skończone. Lecę, bo mnie poganiają pieski, żeby siusiaki na supełek nie zawiązywały, bo chce im się siku. Tak więc ja już będę kończył. Dzięki, że byliście. Na razie. Tak więc dzięki, że byliście, widzieliście, oglądaliście, a przede wszystkim wytrzymaliście. Na razie. Nie działa klawiatura. Na razie. Cześć.